Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Call of Duty World War II. Z tej strony Mr. B. Słuchajcie, w poprzednim odcineczku zdobyliśmy Marigny. Ponieśliśmy pewne straty, ale ogólnie nasza kampania toczy się bardzo pomyślnie. W tym odcinku będziemy sobie kontynuować ją oczywiście, nasz szlak bojowy na ziemi francuskiej póki co. No i mamy dzień 20 sierpnia 1944 roku. Misja, operacja SOE, tak zwana, więc sobie na od miesiąca zaciśniamy pętlę wokół okrążonych Szwabów, sunąc w kierunku Paryża. Ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. No właśnie, czyli tutaj mi się wydaje, że chodzi tak o operację pod Falaise, gdzie siły niemieckie zostały otoczone. Okej, rozpoczynamy jak sobie mamy misję. Jak się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi specsiłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis tu jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marigny, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z SER. Po to przydzielam wam ludzi z SOE. Udziela się wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Crowley. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy o Marigny. Niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu, Rousseau, obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od was. Pociąg pancerny. Przypomina mi to zrzut nad Vercors. Te zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z ciebie romantyczka. Dobra, to nasz cel. Trzeba szkopom przyznać. Pociąg jest na czas. Cholernie duży pociąg i dobrze opancerzony. To pancerzug. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! Dobra, Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner, to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zussman popisaliście się w Marigny, więc będziecie ich osłaniać. No dalej! W drogę! Nie wychylać się. Założyć tłumki. Okej. No dobrze, ten pociąg jest chroniony. Użyj noża, Daniels. Okej, użyjemy noża. Zajdziemy go od tyłu i ku. Dobra robota. Okej, cichutko. A teraz oficer. Na twój znak. Czyli tutaj będzie taka. Zastrzel oficera. Kryta operacja. Oficer nie żyje. Świetny strzał. Okej. Turner, weź kilku ludzi i obejdźcie dom. Daniels, zostań z Crowley. Mamy nie dać się zauważyć. A znacznikami tego, czy jesteśmy zauważeni, czy też nie, będą krzyże nad głowami przeciwników. Także tutaj będziemy sobie działać jak najbardziej skrycie się da. Dobrze, wyeliminujemy tego nożem. Okej, na razie jest cichutko. Zmienimy sobie broń. Może być gorąco w pewnych momentach. No, szybko zmieńmy na tego Stena. Sobie przejdziemy do Vivian. Snajper jest twój, Daniels. Gdzie on jest, ten snajper? Powiedz mi, gdzie on jest? Tutaj. Okej. Również cichutko. Ale tutaj już może być gorzej. Tutaj już może być gorzej, bo tych żołnierzy jest zbyt dużo.
Zatrzymaj pociąg. My sobie zejdziemy tędy, bo chyba nie ma innej możliwości. I zakradniemy się tą fosą. Okej. Nie wiem, czy jak ja go tutaj zlikwiduję. Ktoś zauważy. No na szczęście nie. Dobra. Teraz pytanie, którędy ja mam przejść, żeby nie być zauważonym. Próbuję tutaj. Aha. Nie wiem, jak go zastrzelę, to będzie chyba w porządku. Mikiem, okej. Posa. Też skrycie. Którędy ja się mam tam przekraść? No to jest pytanie. Może być ciężko. No tutaj żołnierze chyba przyuważą. Cholera jasna. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. Bo nie wiem, czy jak ja tego nie zlikwiduję, to nie zauważy tamten. W budynku. No właśnie. A tu są trzej. Okej. Dobra. Ten leży. Ale nie wiem, czy tamci się nie zorientowali. Chyba nie. Dobra. Wchodzimy do środka. Aha. Bo oni zostali zlikwidowani już. Przez kogoś. Tutaj jest chyba 300. Tak, tutaj jest czysto. Także nie będziemy... Zmiana planu! Zauważyli nas! Nie możemy dać mu uciec! Swoich. Proszę, pomóżcie mi! Szybko, szybko! Dobra, szybko i granatami. Nie mogę się ruszyć! Obrzucamy. Flankuję z lewej! Musimy konić pociąg! Dobra, mam szybko, F ci pomogę. Wrogowie! Ognia! Zabierz mnie! Nie mamy szans! O gdzie? No muszę cię przeciągnąć za osłonę. Już dobrze! Dzięki! Wróg przed nami! Krowi! Pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! Cholera, jeszcze pies, no. Dobra, szybciutko. No super, amunicji nie mam. Dobra, szybko leczymy się. O cholera. Dobra. Już niewiele czasu nam zostało. Okej. No staram się jak mogę. Kurwa! No tak, oczywiście. Pociąg też jest uzbrojony. A skoro o nas wiedzą, no to... Musimy zatrzymać ten pociąg! Dobra, to jedziemy za nim. Trzymaj się! Kurwa, uważaj! Trzymaj się drogi! Trzeba się balą! Trzymaj się! To ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. O, tym jest problem. W lewo! Staram się! Ucieka nam! Skręć w prawo! Zgubimy go! Pod mostem! Cholera strzela do nas! Gazu! Uwaga! Szybciej! Cholera, no. Mogłem prowadzić. Masz szansę! Łap za kierownicę!
No trochę szybko, kurczę tutaj. Rozwaliłem ich. To muszę zważać też na to. Rzucają granaty. Ile sporo ich tutaj jest w środku. Musimy dostać się na przód pociągu. Strzelaj dalej! Na górze! Kurde, co jest cały pociąg szkopów? Wewnątrz wagonu! Szykuje się ich więcej! KM-y! No proszę. Dziesiątkę, Daniel! Uciekaj stąd! Nie trafią nas, jeśli będziemy za blisko! Rana! Dobra, trzeba go odrzucić. Mam go! Szybko odrzucamy. Kurwa! No pięknie. Dobra, szybko skaczemy. Aha. Powiem wam szczerze, że rozpierducha niezła. Daniel, gdzie jesteś? Idę, trzymaj się! O kurwa. Cośmy tu odjebali. Nie wierzę, udało się. To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet Pearson odpuści nam na kilka minut. Uwaga! Za mną. Zabiorę was do plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko. No dobra, teraz będziemy musieli się pewnie przebić przez te zgliszcza. Zgliszcza pełne Niemców. Dobra, więc się uleczymy. Nie ma uciekania. Gotowa apteczka dla ciebie. Dobra, to wezmę od ciebie, Zussman. Kurde, granat, uciekać. Tarcza się, no kurde, no stoczył się mi pod nogi i mnie zabił. Jakie jaja. Dobra, nie będziemy się tu z wami cackać. Okej. Okay. 5 amunicji, także nie za... Nie za korzystnie. Te granaty wychodzi na to, że są tutaj dość mocne. Dobra. Teren wyczyszczony. Niemców trzeba dobić, bo to... Mam dla ciebie apteczkę. Bo tylko im pomożemy. O kurde. Szybko sobie teren zajmiemy.
O, shit! Dobra, tutaj się udało ich... Kurczę, leżą, wstają, nie wiem, nie wiadomo co... Co tu się dzieje? Okej, dotarliśmy do swoich ludzi. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Russo. Jest członkinią ruchu oporu. Zabiła Szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych Szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam. Nie wiem jak, ale Zeus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Russo. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. No i co z tymi danymi? Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem. No proszę bardzo, jacy jesteśmy chętni. Okej, okay. Kontynuujemy sobie. Soe. Misja zrealizowana. No i teraz tutaj kolejne zadanie mamy wyznaczone. Misja o nazwie Wyzwolenie. Zobaczcie, jaki kawał drogi żeśmy przeszli. Nasz szlak bojowy, jaki jest rozległy. Słuchajcie, na tym sobie zakończymy tą misję. Oczywiście będziemy sobie rozgrywkę kontynuować w kolejnych odcinkach, na które ja was serdecznie zapraszam. Teraz się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.